Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Hepatobonisan, wspomagającego trawienie i pracę wątroby. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Ostatnio czuję gorycz w ustach. Czy to od wątroby? Jak temu zaradzić? Rzeczywiście dolegliwość, którą opisuje ta osoba, nie znam płci, więc trudno jej powiedzieć, jest od wątroby, w cudzysłowie. Mianowicie sytuacja wygląda prawdopodobnie w ten sposób. Otóż treść dwunastnicza cofa się z dwunastnicy do żołądka i to się w języku fachowym nazywa refluks dwunastniczo-żołądkowy, a potem ta treść, czyli ta żółcz, która faktycznie się z tej dwunastniczy cofnęła do żołądka, cofa się do przełyku i mamy refluks żołądkowo-przełykowy. Czyli dwa refluksy u jednego pacjenta i to wtedy powoduje goryczy w ustach. Do ust dostaje się żółć i ta żółć ma gorzki smak. Oczywiście mogą być też inne przyczyny, ale taki proces jest w tym przypadku możliwy. I teraz pytanie, jak temu zaradzić, bo pytanie jest, co z tym zrobić? Po pierwsze, należy zastosować na początku, tak ja zwykle stosuję, preparaty ziołowe o działaniu przeciwzapalnym, ziołowe, żeby ten obłona śluzowa, która najczęściej jest w stanie zapalnym, bo jak się cofają te treści, no to niestety produkują, powodują stan zapalny w obrębie tych miejsc. Więc po pierwsze zastosować zioła, takie jak papka lancetowata, rumianek, prawoślas, lukrecja, nagietek. Zioła, które gaszą stan zapalny. I to jest to, co ja najczęściej stosuję. Jeżeli już uzyskamy dobry efekt i pacjent nie ma stanu zapalnego, to następnym etapem jest zastosowanie ziół, które poprawiają trawienie. Bo one nie tylko poprawiają wydzielanie soków trawiennych, ale także ułatwiają właściwe przesuwanie się treści pokarmowej. Czyli jak się stosuje zioła trawienne, to ta treść się przesuwa w właściwy sposób, czyli przełyk, żołądek, dwunastnica. Oczywiście nie można ich dawać na samym początku, dlatego że mogą one pogorszyć stan. Więc pierw przeciwzapalnie, a potem poprawa trawienia. I teraz receptura ta druga receptura to na przykład takie surowce zielarskie jak mniszek, jak korzeń mniszka, bo ziele działa troszkę inaczej, działa moczopędnie. Korzeń mniszka, ziele krwawnika, korzeń cykorii, kminek i tutaj można by mnożyć te receptury. Taką recepturę, którą najczęściej stosuję w przypadku poprawy trawienia, Państwo macie na ekranie, może to być mieszanka ziołowa. Ona jest troszkę gorzkawa, więc nie wszyscy ją tolerują, dlatego czasami wolą stosować w postaci kropli, które szybko się łyknie i nie ma tego uczucia dyskomfortu. I receptura tych kropli też się znalazła na ekranie. Więc na początku gaśnica, zgasić stan zapalny, a jak się już poprawi, na przykład po 2 tygodniach, to wprowadzić preparaty, które poprawiają trawienie oraz przywracają właściwe przesuwanie się treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Hepatobonisan, wspomagającego trawienie i pracę wątroby.